W ramach programu poprawy opieki perinatologicznej Mały Dolnoślązak, Bieleniogórski Szpital wprowadził szereg badań, których celem jest wczesne wykrywanie nieprawidłowości anatomicznych w obrębie różnych narządów noworodków. Po pierwsze, trzeba tu podzielić na trzy etapy ten projekt. Pierwsze to są badania profilaktyczne lub dogłębne badania nad kobietami i noworodkami. Noworodkom w ramach tego projektu, urodzonym noworodkom, oferujemy dodatkowe badania wzroku, dodatkowe badania USG serca, dodatkowe badania USG bioderek oraz badania przedściemiączkowe. Matki obdarzamy, że tak powiem, opieką wzmożoną dotyczącą badania jej flory bakteryjnej, organizacją specjalnych szkoleń szkoły przedporodowej i poporodowej oraz pogotowiem laktacyjnym. Na realizację projektu, czyli zakup sprzętu, wykonanie kilku tysięcy badań i szkolenia personelu, szpital wyda ponad 2,5 miliona złotych. Tutaj jest ściśle określona kwalifikacja do badań. Mogę tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o USG przedściemieniowe i stawy biodrowe, będą miały wykonane prawie wszystkie noworodki. Jeżeli chodzi o resztę badań, do nich kwalifikują się tylko określone grupy noworodków. Na przykład, jeżeli chodzi o badanie okulistyczne, dotyczy to przede wszystkim wcześniaków i dzieci, u których była stosowana tlenoterapia. Jeżeli chodzi o badanie kardiologiczne, to są zaburzenia in utero, to są nieprawidłowa saturacja po porodzie lub stwierdzane przez nas nieprawidłowości, na przykład szmer u dziecka już po porodzie. Program będzie realizowany do marca 2016 roku. Pieniądze na ten cel pochodzą w części ze środków własnych szpitala i tzw. funduszy norweskich.